Dzień dobry. Dzień dobry panie sędzio, czy można jedno pytanie zadać? Czy biorą sędziowie Izby Dyscyplinarnej biorą udział, rozumiem, tego, czy przez to można będzie podważyć te wyroki w przyszłości? No na ten temat to się będzie musiał wypowiadać ten, kto to będzie ewentualnie robił. My jesteśmy w trakcie, więc trudno teraz jakby, no, w każdym razie ta kwestia była podnoszona w trakcie obrad. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powodzenia. Ale z tego budynku. I was bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, że macie na to siłę i zdrowie. No bardzo nam miło. Trzymajcie się, kochani. Kupowanie się osób jest zabronione. Chroń siebie i bliskich. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Wzywa się do zakrywania ust i nosa. Dzień jak co dzień. Dzień jak co, mandat, czy tylko legitymowanie? Nie wiem, zobaczymy co się z tego. Panowie na razie są na etapie przetwarzania danych. Pani dziękuję. Jest pan osobą poszukiwaną, adres zweryfikowany. No ten człowiek odejdzie stąd. Co ty robi? Na dole, niech odejdzie, na 2 metry. Ten pan jest na moją zgodę. Na 2 metry, na 2 metry. To do panów, panowie się grupują. Ten adresowy pani? Proszę mi skończyć. Pani nagrywał tylko dane. Ja wypikałem. W związku z gromadzeniem się osób w czasie epidemii, tak? W związku z artykułem 54 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja, tak? Rozporządzeniem Rady Ministrów? Prezesa Rady Ministrów. Tak. Także pouczamy panią, jest czas epidemii, nie można się gromadzić, tak jak wcześniej powiedziałem. Tutaj wszystko w porządku. Tak, trzeba. Ważne i ważniejsze. Trzeba przestrzegać, tak, obostrzeń, tak. Wszystko się zgadza. Do widzenia. Na to, że pan komisarz Zaradkiewicz wyprosił media z sali obrad i bardzo ogranicza dostęp wolnych mediów do tego, co się w tej chwili dzieje w Sądzie Najwyższym, czyli mamy do czynienia ze standardami, z którymi już się wcześniej spotkaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym. To jest ten modus operandi, który już dobrze znamy. Co się dzieje w tej chwili? No z tego, co możemy zaobserwować w mediach społecznościowych, to pan Zaradkiewicz dąży do przejęcia pełnej kontroli nad zgromadzeniem i szybkiego wyboru kandydatów na pierwszego prezesa w taki sposób, aby wśród nich, wśród tej piątki kandydatów znalazł się jeden kandydat ludzi Zaradkiewicza, powiedzmy sobie to wprost, czyli neosędziów, osób nieprawidłowo powołanych do Sądu Najwyższego i tak najprawdopodobniej się to skończy, ale są tam prawdziwi sędziowie Sądu Najwyższego, biorą udział, próbują robić wszystko co mogą, aby ten organ, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego, mimo tego, że został wybrany nielegalnie,
został zwołany nielegalnie przez Zaradkiewicza, to aby on jednak w sposób bliski, chociaż trochę bliski procedurom Konstytucji i ustawie o Sądzie Najwyższym mógł procedować. Proszę Państwa, wiemy jedynie tyle, że nie udało się przyjąć regulaminu zgromadzenia i w tej chwili to, co dzieje się na sali, odbywa się po prostu poza trybem.